Szczęść Boże, fragmenty przekazu Matki Bożej do Cypriana Polaka. Większość przekazu to pouczenia osobiste. Bądź moim maleństwem i bądź posłuszny. Sam z siebie nic nie możesz i bez niebieskiej mamy nie będziesz gniewem Boga Ojca. Bóg Ojciec dał mi wielką władzę na czasy ostatnie i ona się zwiększa. Niedawno udzieliłam Ci mistycznej pomocy, której wprawdzie wydawało Ci się, że po samym zdarzeniu nie odczuwasz lub odczuwasz mało, lecz ona jest. Nie będzie tak, iż krokiem lekkim i pewnym, jak kiedyś sobie mówiłeś, z lekką, niedbałą miną wejdziesz w oświecenie sumień. Następny fragment odnosi się do tego, iż cokolwiek by uczynił Cyprian Polak, funkcja gniewu Boga Ojca będzie utrzymana, a to nie ze względu przede wszystkim dla niego samego, ale ze względu na Polskę. Matka Boża mówi: zobaczcie, jaka jest wierność i doskonałość Boża, jaka miłość do was lechitów, którzy mówią językiem biorącym początek z raju. Niechaj nikt temu nie zaprzecza, bo na kłamstwie nie pojedzie się daleko, jak sami mówicie. Język polski jest bardziej podobny do sanskrytu niż języki słowiańskie, nie mówiąc o zachodnioeuropejskich. Można żyć w kłamstwie? Można. Wasz pożal się Boże. Matka Boża skłoniła głowę. Inteligent potrafi w nim żyć. Od początku rozbiorów do dzisiaj, 25 września, Anno Domini, roku pańskiego 2024. Nawet i święci wasi nie mieli tutaj wiedzy i przekonania. Inteligenci święci, jak droga naszemu sercu, Natalia Tułasiewicz, czy Podlasianka i inni. Otrzymał Cyprian Polak.